Trzecim brycie, czwarty i piąty jest załamany. Imprezy nie będzie. Koniec imprezy. Zapraszam panów z techniki, pomoc przy zabezpieczeniu sceny. Panowie, dla was jeszcze dożynki się nie skończyły. Środek tutaj od tyłu idąc po trzecim brycie. Czwarty i piąty od tyłu albo od przodu. Trzeci i czwarty. Tam pod spodem są stelaże i widać, że coś gdzieś się gibło. Ale ponieważ będziemy oszczędzać na gipsie, to nie pozwolimy, żeby się nóg połamaliła. Kolejne tońce będą zaraz, tylko przyrektujemy scenę. Krapkę cierpliwości. Serdecznie Państwa witam na dożynkach powiatowych. Państwo starostowie, dożynkowie, drodzy rolnicy, dostojni goście. Serdecznie witamy wszystkich na tegorocznym święcie plonu powiatu wyszkowskiego. Jest to wielki honor i zaszczyt gościć Państwa na naszych powiatowo-gminnych dożynkach, tym razem w Pobowie Kościelnym. Gościnna gmina Sobianka wita wszystkich Państwa, a w szczególności rolników, ciesząc się bardzo, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, by dzisiaj w Pobowie Kościelnym świętować powiatowo-gminne dożynki. Serdecznie witamy pana Jarosława Kalinowskiego, europosła Parlamentu Europejskiego. Ogromne brawa, mieszkaniec tej parafii. Witamy panią Cecylię Dążała, radną sejmiku województwa mazowieckiego. Pana Mirosława Augustnika i pana Mariana Krudnickiego, również radnych sejmiku województwa mazowieckiego. Biskupa seniora księdza biskupa Romana Marcinkowskiego, księdza dziekana Zdzisława Golana, księdza proboszcza parafii popowo-kościelnej Remigiusza Stacherskiego, księdza proboszcza parafii Wolomyskowska Tadeusza Suchtę, księdza kanonika Tadeusza Staniaszka, księdza proboszcza parafii w Samiace Wojciecha Zyśka, księdza Zbigniewa Kieszkowskiego, parafia Somianka. To szczególne święto wyrastające z wielowiekowych chrześcijańskich tradycji. Przypomina ono o tym, co najprostsze, a zarazem najbardziej podstawowe w życiu ludzkim. Zgromadzeniu wokół dożynkowych wieńców dziękujemy za nasz chleb powszedni. Dziękujemy opatrzności Bożej za dar natury oraz za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Dziękujemy tym, którzy sieją, orzą, uprawiają ziemię i gospodarzą, a dzisiaj niosą nam wszystkim plon. Kłaniamy się dzisiaj rolnikom, dziękując za ich ciężką pracę i ten symboliczny bochen chleba. Ale wieś daje nam nie tylko chleb, daje nam inny, równie cenny dar. Daje nam przykład zachowań. Od wieków Polska wieś była ostoją narodowej tożsamości, patriotyzmu i wartości, takich jak szacunek dla tradycji, umiłowanie ojczystej ziemi i praca, by zachować tę ziemię dla przyszłych pokoleń. To właśnie stąd popłynęła pieśń: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Z takim przesłaniem pozostawało na wsi po wojnie pokolenie, które odchodzi z rolnictwa. Dla nich miłość do ziemi, łącząca się przecież z ciężką pracą, była na tyle ważna, że zrezygnowali z możliwości wyjazdu w poszukiwaniu łatwiejszego życia w mieście. Dzisiaj historia się powtarza, bo młodzi, którzy pozostają na gospodarskie, dokonują świadomego wyboru, ciężkiej pracy na roli w imię miłości do ojcowskiej ziemi.
cytowanym przez papieża Jana Pawła II poetą był nasz sąsiad. Otóż z Zabuga, z Dąbrówki, Cyprian Kamil Norwid, który zakochany był w polskiej wsi, chwalił pracę polskich rolników między innymi takimi słowami. Rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z nieba. Wielce szanowni starostowie Dożynkowi, panie starosto, panie wójcie, współgospodarze dzisiejszych uroczystości dożynkowych, wszyscy zaproszeni goście, wszyscy uczestnicy naszych powiatowych, gminnych, parafialnych dożynek, a przede wszystkim drodzy rolnicy, to doskonała okazja, żeby złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze pozdrowienia, najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim rolnikom, żeby cieszyli się tym szacunkiem, uznaniem, nie tylko przy okazji takich świąt jak dożynki, nie tylko w okresie przedwyborczym, co jest rzeczą już normalną, ale naprawdę każdego dnia. A żeby oprócz tej satysfakcji moralnej z faktu dobywania chleba dla całego narodu, mieć też tą satysfakcję ekonomiczną, żeby móc spokojnie myśleć o swojej przyszłości, przyszłości swojego gospodarstwa i swoich następców, swoich dzieci. Polska dla mnie osobiście to nie tylko duże miasta i aglomeracje. Polska to małe miasteczka i wsie. W Polsce mamy 43 tysiące wsi. To liczba, która robi wrażenie. Na tych wszystkich wiejskich terenach szumią polskie piękne wierzby i rozpościerają się malownicze łany pól, układając się w szachownicę. Tak bardzo charakterystyczną dla Polski i mającą swoje źródło w naszej historii. Wieś to nasza duma i chciałbym, abyśmy tak właśnie myśleli o polskiej wsi. Oczywiście jej rola przez lata zmieniała się, tak jak zmieniała się Polska i cały świat. Nie jest to już spiżarnia dla żołnierzy i wojska, ponieważ czasy niepokoju mamy za sobą. Dziś rolnictwo to prężnie działający sektor gospodarki. Ale podczas dzisiejszej uroczystości jest czas, abyśmy z innej strony mogli spojrzeć na pracę rolników oraz dary Matki Ziemi. Papież Jan Paweł II uczył, że ziemia i ten, który ją uprawia, jego praca, stają się szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia Bożego Królestwa. Dlatego gromadzimy się dziś z sercami pełnymi wdzięczności za tegoroczne zbiory. Dziękujemy za symboliczny chleb jako owoc ziemi i pracy rąk, prosząc o dalsze błogosławieństwo. Nikt jak wy nie wie lepiej, jak długa jest droga powstania chleba. Ile trzeba było podjąć trudu, ile obaw, ile potu spadającego z czoła trzeba było wylać w bruzdę ziemi, aby ją uprawić, użyźnić i uczynić zdolną do owocowania. Efekty pracy wynikają z waszej odpowiedzialności za płodność ziemi. Wierzę, że tę odpowiedzialność każdy rolnik ma zasianą głęboko w sercu. Tylko wy wiecie, ile trudu towarzyszy pracy na roli, gdzie w pocie czoła i w bólu rodzą się plony waszej pracy. Wasza praca wiąże się też z wielką satysfakcją. Smaczne i zdrowe polskie produkty zdobywają coraz to nowe rynki i rzesze zwolenników. To dla wielu z was praca na ojcowiźnie, gdzie właśnie na tej roli zapisana jest historia waszych rodzin. Wiem, że większość z was nie wyobraża sobie życia gdziekolwiek indziej. To w waszym odczuciu wasze jedyne miejsce na ziemi, gdzie możecie czuć się wolni i szczęśliwi. Dziękuję za wasz rolniczy trud i postawę. Niech wieś będzie spiżarnią wartości, gdzie godne życie, to jest ciężka praca, odpowiedzialność i rodzina są filarami. Uroczystość taka jak dzisiejsza łączy mieszkańców miast i wsi. To wielka radość i dowód solidarności.
Dziękuję za tą jedność i miłość do polskiej ziemi. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.